Siema. Wracamy z Winners Finalsami Dragon Ball Fighters. Chłopaki uścisnęli sobie rękę. Będziemy grali Kejim kontra Van. Więc wybrane są już teamy. Kejim cały czas oczywiście trzyma się swojego cel. Goku Super Saiyan, Goku Black, Van, Gohan Adult, Goku Super Saiyan, Kid Buu. Tutaj będzie taka rozgrywka zdecydowanie do pierwszego trafienia, bo Kejim ma ogromny damage. Ale Van ma niesamowite setupy i świetne mix-upy. No i otwiera Kejim. Wybrali muzykę Androida 16, który jak wiemy jest pasjonatem ochrony życia i rave'ów. A w międzyczasie już Kejim zarobił swoje pierwsze oki. Pierwszy full combo do levelu 1 i Van ucieka świetnie. Jumping 2H, dosyć niekonwencjonalne w tej sytuacji, ale był idealnie wytajmowany. No i ma to. Miał tę asystę Kid Buu. No ale nie udało mu się otworzyć Kejima. To może być bardzo niebezpieczne. Zabrakło Kejimowi do konfirma po tym 2M. Trochę liczył bardziej na takiego baita deflekta. Nie wiem, czy to w ogóle działa jako bait deflekta. No ale Van świetnie chroni swojego adult Bogdana. W międzyczasie zmienia się na ojca. Oj, bardzo ładnie zdeflektował beam, asystę i odpowiedział entajerową kamehamehą. I zadaje w końcu pierwszy porządny damage. Będzie Max przywołał adult Gohana. Zaczyna się otwarty potencjał postaci odblokowany. No i kolejna superka. I teraz będzie overhead z Erdasha. No i Kejimowi pierwsza postać pada, ale pierwsza postać Kejima, która padła, to był Goku Super Saiyan, to nie był cel, a cel u Kejima jest największym problemem. Bardzo ładny vanish, zależało Vanowi na tym damage'u. Natomiast tutaj spokojnie można deflektować, ten deflekt może być też skancelowany w kolejny deflekt, na wypadek gdybyście się bali asysty. No i kolejny vanish, żeby troszeczkę utemperować tego Kejima. Ładna kamehameha tak na samym końcu zasięgu 2M. Bardzo ładne jumping heavy. I Kejim otwiera. Podnosi, ale... No! 2M, którego Van się zupełnie nie spodziewał. Jest damage. Jest confirm, oczywiście Kejim nie dropi kombosów. To jest bardzo ważne u Kejima, żeby wiedzieć, że czego by Kejim nie grał, to będzie grał solidnie. No i wchodzi adult Gohan na cela. Cel już tak ostatkiem sił dyszy, ale jeśli trafi, to będzie niedobrze. Jeden pasek u Vana, półtora, dwa paski. Jeden pasek właśnie u Kejima, więc jeszcze mu trochę brakuje do takich naprawdę zabijających kombosów. Ale no każdy jeden hit będzie bardzo cenny. Udało się Vanowi uciec, to jest bardzo ważny clash, ale po clashu Kejim wygrywa. Natomiast zdecydował się jednak trochę oddalić. Kejim zupełnie myśli o tym, żeby uciec, żeby się wytagować, ale nie miał opcji po zużyciu asysty. No i w końcu teraz jest na tyle blisko, znowu użył asystę, blokuje sobie opcję hard taga i płaci za nią po vanishu. Już tym razem sam vanish wystarczył, żeby Van pokonał cela. Kejim zostaje już z samym Goku Blackiem. Do walki z nim staje Van, jego Kid Buu i jego adult Gohan cały czas są dostępni. No ale póki co Van nadział się na Black Kamehamehę z grabem. Level 1 nie pozwala na ucieczkę. Van powinien już zacząć patrzeć na to niebieskie życie i doskonale w trakcie blockstringa wtagował adult Gohana. To było mega ważne, żeby jak najbezpieczniej wejść, ponieważ adult Gohan ma już dosyć mało życia. Może niekoniecznie na jedno combo, ale zależnie od startera, natomiast to on startuje. Nie ma oczywiście jeszcze sparkinga, Kejim nie aktywował swojego. Bardzo ładna reakcja na Black Kamehamehę, dobrze Van unika, aktywuje własny sparking, nie chce stracić tego adult Gohana. Kara Super Dash przerywa go swoją M-ką. Niekorzystna sytuacja dla Kejima. Miał cios, nie miał konfirma i Air Dashuje po overheadzie. Otwiera Vana, ale nadal nie może go zabić. I teraz jest, otwiera z asystą, przyzywa asystę jeszcze raz, zużywa pasek, jest overhead po QCF Heavy w powietrzu i będzie bardzo blisko końca, ale musi otworzyć jeszcze raz. I teleport po vanishu. Udaje się Kejimowi zabić adult Gohana, jeszcze ma do zabicia Kid Buu, to będzie bardzo długa, bardzo ciężka walka, a sparking właśnie się skończył. No i wykombinował Van, bardzo ładnie wykombinował z tym jump 2H, żeby jeszcze uniknąć konfrontacji z Goku Blackiem, ale Kejim może odpalić level 3 i prawdopodobnie to zrobi, powinien.
Dobrze z jego strony zauważył, wykorzystał i to już powinno zdecydowanie wystarczyć. Ostatni cios kończy. Kedzim 1, Van 0, gramy do 3 wygranych. Walka była bardzo wyrównana, ale jednak ostatecznie Van popełnił o jeden błąd za dużo. Zaczynamy kolejną, tym razem Van agresywnie do przodu, Erdash kontynuuje z asystami, starał się resetować pressing, no ale zostaje złapany na superdasha, Bagdashuje, ucieka od 2M-ki, bardzo ryzykowny zabieg. Bagdashe w tej grze są bardzo trafialne, więc sam fakt, że Van sobie na to pozwolił, to już było spore ryzyko, ale znowu ten Bagdash bardzo ładnie działa przeciwko 2M-cela. 2M-cela ma z grubsza takie samo tempo, pokonuje bardzo podobny dystans. No i teraz znowu Van Erdashuje nad asystami Kejima, ale nie może wykorzystać tego, żeby skonfirmować w cokolwiek skutecznego. No ale złapał Kejima w bardzo krótki block string. Vanish wystarczył, żeby uciec, to powinno wystarczyć, żeby zabić adult Gohana. I teraz Van jest w bardzo ciężkiej sytuacji. Kejim może uciekać, ale nie ma tak naprawdę potrzeby. Dużo niebieskiego życia jest do wyleczenia, ale fakt, że otwiera, że zadaje ten damage, to jest to, na czym Kejimowi zależy najbardziej. I znowu mamy Vanish po beamie, otworzył w końcu lowem. Jest kolejny beam, tym razem z asystą, ale Kejim musiał w końcu oddać swoją turę, wykorzystał kolejną asystę i podąża za nią super dashem, żeby jeszcze trzymać, wywierać presję na Vanie cały czas. No ale Van ma Super Saiyan Goku, bardzo mocno bijąca postać. Jeśli tylko uda mu się dobrze otworzyć Kejima, jeśli uda mu się posadzić porządne combo, a tymczasem to Kejim po Vanishu wykorzystuje sytuację i otwiera, ale dropi! Dropi ten confirm! No i brutalna ofensywa Kid Buu. Dużo, dużo obrażeń otrzymał już Black. Ucieka, wpuszcza Super Saiyan Goku na ekran. Van będzie kombinował, skraca dystans super dashem, wraca po odbiciu się jumping M-ką, no i pokarał asystę bardzo ładnie Candy Beamem, jest Kamehameha w powietrzu, jest asysta, przydepnął, liczył na ten hit, bardzo mu na tym zależało, ale się nie udało i role szybko się odwracają, asysta, cela, zgarnia, przerywa ofensywę, a miał tam Van hita. Natomiast Kejim na razie resetuje trochę tę sytuację, uspokaja i Vanowi udaje się wyskoczyć, jest eksowa kit kulka, ale Kejim znowu używa Vanisha, żeby uciec z tej presji. Cały czas panowie grają praktycznie na jednym pasku, rzadko kiedy zbierają dwa kolejne Vanish, confirm, jest wybitka do Erdasha, ale zabrakło tego smasha. Więc Kid Buu ucieka, Van chce go wyleczyć bardzo słusznie, udało mu się pokarać na whiffie to 2H Goku Blacka, ale no niestety zabrakło po tym komba, bardzo mu zabrakło teraz, bo Kejim już w zasadzie pędzi po wygraną na tym etapie, będzie kula przyjaźni. No i teraz jeszcze chce poprawiać superką cela, trzyma w miejscu Vana, Van może w każdej chwili uciec, ale będzie to bardzo ryzykowne i niestety traci swojego Goku Super Saiyana. Teraz praktycznie 2/3 życia na Kid Buu, sparking gotowy, 2 paski, dużo się może zdarzyć, ale przynajmniej cel musiałby zginąć, żeby była jakaś prawdziwa nadzieja. Dobrze Van pali pasek, żeby skonfirmować z dół M-ki w normalne combo, Vanish zwifowany i oj, Erdash po Kid Kulce. Jeszcze reset w Erdasha, odskoczył, złapał Kamehameha 2M-kę. No i teraz Kejim pali swoje asysty, jest na przerwie i udaje się Vanowi złapać cela. Teraz ma szansę, tylko będzie musiał jak najszybciej aktywować sparking, albo przynajmniej jak najszybciej otworzyć jedną z postaci Kejima. To co tu się dzieje teraz, to jest zdecydowana sytuacja dla Kejima i wygrywa to. Zgarnia tę walkę, Kid Buu leży, jest 2-0 dla Kejima. 2-0 dla Kejima, ale tutaj gramy już do 3 wygranych, więc Van jeszcze zostaje, jeszcze będzie miał jedną szansę, żeby coś z tym zrobić. No i ładnie asystą własną ściąga asysty Kejima, wykorzystuje dobrze fakt, że Kejim nie mógł przydaszować po asyście, po beamie. Teraz przywołuje Kid Buu, będzie low po instant turbofolu.
No i otwiera, ale była przerwa na vanish. Ale była przerwa na vanish i zupełnie zmienia się teraz sytuacja. Odwraca się całkowicie, reset, wrzut. Nie będzie dużo damage'a, ale to się wszystko składa do kupy. Zresztą cel to jest król damage'a w tej grze. I jeszcze konfirmuje 50 hitów z asystą, był reset. I po tym resecie Van jest otwarty. Van jest otwarty, będzie miał prawdopodobnie małą szansę. Jeszcze się nie, super, super, zamyka mu wszelkie szanse. Dwa paski, obaj gracze. Van pełne życie na Goku, na szczęście, ale Kejim już go otwiera z asystą, było bardzo blisko i bardzo ryzykownie. Dół MK, vanish, beam, vanish po beamie, pikapuje Kejim. Już prawie pół życia na Super Saiyan Goku zeszło. Jest kolejny beam, kolejna asysta, zbliża się, znowu wciska te guziki, znowu ta dół MK, ale na razie Van wyblokował wszystko, jest jego beam, RK Mehameha, no ale wpada z powrotem na normale. Cela i teraz musiał blokować, musiał uciekać, ale ta dół MK zgarnęła razem z asystą, zabrakło tak niewiele, żeby to prawidłowo skontrolować. A tymczasem Kejim może rozkręcić swoje combo w rogu. Będzie ciężko, będzie duży damage, zamiana stron, ale nie było kary na Wi-Fi. I to jest moment, w którym Van stracił naprawdę dużą szansę. Jeszcze nie koniec, ale vanish. Oj, Kejim dropnął combo po vanishu. Van decyduje się zostać przy Kidbu teraz. Nie, nie udaje mu się. Nie udaje mu się uciec, byłem już pewny, że to Van zmienił postać, ale nie. Na ekran wszedł Goku Super Saiyan w Kejima i teraz będzie Mirror. Bardzo ładnie wyczekany Super Dash, zabrakło trochę na konfirma, ale już Kejim otwiera Vana po raz kolejny. Leci po to 3-0, Van na 5 paskach, Kejim na 2 kolejnych hit, będzie Superka i to wystarczy, Kejim przechodzi dalej. W drabince wygranych. I to była walka Winners Finals, po której Kejim przeszedł do wielkiego finału. Van zostaje, jeszcze musi poczekać, jeszcze musi swoje wygrać. Jeszcze w Loser Finalu czeka na niego Sabe i z tym Sabem Van będzie musiał pograć. Miał okazję komentować jego walki przed chwilą, dopiero co zobaczymy, czy z tego komentarza, czy z tego, co zobaczył, będzie miał okazję zrozumieć trochę lepiej swojego przeciwnika i dostosować się do jego stylu gry.